Na plaży Millennium odbyła się czwarta edycja Grand Prix Kołobrzegu w siatkówce plażowej. W turnieju wystąpiło 12 par. W tym roku mamy jeden turniej, tak, jeżeli chodzi o ten cykl, dlatego że dużo nas pochłonęło organizacyjnie, organizacja wydarzenia, które będzie za dwa tygodnie, czyli Grand Prix Mistrzostw Polski, plaża Millennium 2019, turnieju trzygwiazdkowego, ale udało się jakimiś tam wspólnymi siłami, dzięki wsparciu wielu firm, wielu partnerów naszego turnieju zorganizować to na takim poziomie, przynajmniej takim samym jak w zeszłym roku, a mam nadzieję, że zawsze gdzieś tam sobie stawiamy ciutkę wyżej te wymagania wobec siebie i zawodnicy czują się, że tak powiem, mówiąc potocznie, dopieszczeni. Mimo że w tym roku turniej odbywał się tylko przez jeden dzień, to na poziom sportowy zawodów nie można było narzekać. Naprawdę wysoki, przyjeżdżałem tutaj pary nie tylko z województwa, nie tylko okoliczne, ale też mamy z województwa lubuskiego, z województwa pomorskiego, dużo reprezentantów z Świnoujścia, z Koszalina, z różnych miejscowości naszego województwa, także naprawdę zawsze gdzieś tam z wielką chęcią pary tu przyjeżdżałem. Cieszy mnie też to, że wybierają, jeżeli mają ten sam dzień, dwa różne turnieje, bo w województwach pobliskich też również się odbywają, wolą wybrać Kołobrzeg. W tym roku dałem limit 12 par, ale zgłosiło mi się 20 par, także tak naprawdę pierwszych 12 par zostało miejsce w turnieju, co mnie też cieszy, że gdzieś tam jest taka chęć przyjeżdżania do Kołobrzegu. Organizatorem Grand Prix Kołobrzegu był UKS OPP Powiat Kołobrzeski oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.